Mostek, ulica Stalowa. Samica jeszcze przed złożeniem skrzeku. Tutaj mamy kolejnego płaza. Tutaj mamy fragmenty kolejnego płaza. Tutaj to jest to. Tutaj znajdziemy kolejne ślady. O, tutaj jakaś kończyna. O, tu. Resztki po żabie. Tutaj kolejne, być może to jest ta sama sztuka, ten sam okaz. Tutaj kolejny egzemplarz. Tutaj można doszukać się śladów kolejnego rozjechanego płaza na pewno. Tutaj na mostku. To są wszystko ślady rozjeżdżonych płazów. Tutaj kolejny egzemplarz. Przejdę na drugą stronę. Tutaj jest imponująca miazga. Tu. Tutaj. To, co się odbija, te białe plamy, to są porozjeżdżane płazy, rozwleczone. O, to już było pokazywane. Też tutaj te białe plamy to też porozjeżdżane płazy. Problemem jest to, że płazy nie przechodzą wzdłuż cieków pod mostami, a wchodzą na jezdnię. Kolejne właśnie resztki po płazach. Tutaj trochę skóry, może jakieś kości. Tutaj ewidentnie też płaz. Po tej stronie na jezdni w kierunku Bielska kolejne. To pokazuje skalę problemu i biorąc pod uwagę
liczbę obiektów, jakie tutaj się znajduje w ciągu drogi 69. Te białe punkty to płazy porozjeżdżane. To problem jest duży. Ulica Stalowa, Wilkowice-Bielsko. Tutaj kolejne szczątki. Nie wiem, czy widać. Tutaj są kolejne już praktycznie rozwleczone całkowicie i roztarte fragmenty płazów. Też są fragmenty płazów, tutaj doskonale widoczne, tutaj widoczna skórka. Ulica Stalowa, zaraz za ulicą Falistą w kierunku Bielska. Thank you.